film Casablanca z 1942 roku. Wybaczcie, że recenzuję głównie klasykę, ale jeżeli nie znacie choć jednego z tych filmów, to już warto zachęcić. A poza tym moje spojrzenie jest tak subiektywne, no jakby inne nie były subiektywne, że może warto w tym pandemicznym czasie obejrzeć coś jeszcze raz, by wyeksponować zupełnie inny aspekt. Tak może być z arcydziełem propagandy amerykańskiej, które nałożywszy na czasy, gdy je wyprodukowano, staje się czymś jeszcze bardziej fascynującym. Scenariusz jest bardzo zgrabny, ale przede wszystkim dlatego, że uwzględnia sprawdzone schematy. No jest w nim wątek miłosny, aby więcej ludzi go obejrzało i uroniło łzę. Jest kapitalna ścieżka dźwiękowa ze wzruszającym hitem As Time Goes By, zaczynającym się od słów You must remember this, śpiewana przez kultowego murzyńskiego pianistę o imieniu Sam. Aktor nie umiał grać na pianinie. W ogóle film był i jest kultowy, choć w istocie to starogrecki dramat postaw i to też kapitalnie przemycony. Ale przede wszystkim jest propagandowy i na zlecenie polityków. No to ustalmy, co ta propaganda miała na celu. Kręcony piorunem od maja do sierpnia 1942 roku, już w listopadzie tegoż roku miał premierę. A już po dwóch miesiącach miała miejsce w Casablance konferencja z udziałem Roosevelta, Churchilla oraz przywódców francuskich. Stalin nie mógł przybyć, bo ważyły się losy wojny pod Stalingradem i sprytnie wykręcił się ze spotkania, gdzie by funkcjonował jako beneficjent pomocy alianckiej, no a wolał rozmawiać z nimi już jako zwycięzca spod Stalingradu i Kurska. Z Francuzami też były przepychanki, bo de Gaulle robił fochy. Churchill zagroził mu jednak, że wobec tego Francuzów może reprezentować generał Henri Giraud. W efekcie przybyli obaj i strasznie się na siebie boczyli, a rywalizację w następnych miesiącach wygrał de Gaulle, marginalizując zupełnie konkurenta. Co by jednak nie powiedzieć, konferencja w marokańskiej, czyli podległej kolaborującemu z Niemcami rządowi i francuskiemu z Vichy, Casablance, była jednym z ważniejszych wydarzeń dyplomatycznych II wojny światowej. Nasze podręczniki eksponują Teheran, Jałtę i Poczdam, ale to w Casablance powstały główne zarysy sojuszu i powojennych rozwiązań. Wieść o konferencji poruszyła opinię światową i ludziska walili do kin. Do dziś historycy kłócą się, czy autorzy filmu mieli przecieki, gdzie konferencja się odbędzie. Główne role w filmie grają aktorzy, którzy nie zwykli się schylać, a głównie gadają jak w teatrze greckim. No ale jak pięknie gadają o swoim przeżywaniu. Ingrid Bergman i Humphrey Bogart to amant na butach z wysokim obcasem, by sprostać wzrostowi Szwedki. W filmie jest to para zakochanych w Paryżu, no i w sobie wzajemnie. A ich paryski romans przerywa 14 czerwca 1940 roku wkroczenie Niemców do niebronionej, żeby nie zniszczyć, stolicy państwa, które po I wojnie światowej miało się za głównego jej zwycięzcę. Odnajdują się w Casablance, w restauracji Bogartowego, czyli amerykańskiego Ricka, a on przybywa ze swoim, ona przybywa ze swoim mężem, o którym w Paryżu myślała, że nie żyje i dlatego pocieszała się Rickiem. Pocieszała to wulgaryzm, bo ona naprawdę go pokochała. A teraz Rick jest zgorzkniały i z trudem przyjmuje wyjaśnienia. Ale prawdziwym bohaterem filmu, nie filmowym, ale patriotycznym tego słowa znaczeniu, jest mąż jej o imieniu Laszlo. Ha! Co by wskazywało na Węgra? No, ale w filmie on jest Czechem. Jest największym działaczem podziemia w okupowanej przez hitlerowców w Europie. Więc autorzy filmu robią z niego Węgro-Czecha.
czyli hybrydy niepodległości. Nas, Polaków, mających więcej bohaterów niż cała reszta ówczesnej Europy, może to boleć. Ale jak mawiał Michał Jerzy Wołodyjowski, nic to. Najważniejsze w 1942 roku jest to, aby inspirować, no właśnie, Czechów i Węgrów do zbuntowania się Niemcom. O nas nie trzeba zabiegać, bo wiadomo, że mamy rozwinięte podziemie, a jeżeli coś może sprawić, że Czesi i Węgrzy przestaną popierać Hitlera, no to poświęćmy prawdę historyczną dla propagandy. I to jest najważniejsze w filmie. Postaci odzwierciedlają różne narody i ich stosunek do II wojny światowej. Amerykanin, Rick, jadł chleb z niejednego pieca. Teraz pilnuje biznesu. Ale po prostu wkurzają go faszyści. To przesłanie dla Amerykanów. Ale ich Roosevelt wciągnął już do wojny, więc nie ma o czym gadać. Bezpaństwowa Ingrid jest wzorem cnót kobiecych i skłonna jest poświęcić wszystko dla swego męża, choćby nawet serce podszeptywało jej co innego. To piękna postać, która przez swoją moralność jest punktem odniesienia dla wszystkich. Jest jak sienkiewiczowskie najwspanialsze kobiety, których miłością mogą być obdarzeni najwięksi bohaterowie za swój heroiczny patriotyzm. Ona jest jak polska patriotka z czasów powstania styczniowego, dla której walczy się za Polskę. Major Strasser to po prostu bezduszny Niemiec i to nic, że jako gestapowiec ubiera się w mundur lotnika, tu błąd reżysera. On reprezentuje całe szwabstwo. Oficer włoski jest groteskowy jak Mussolini u Chaplina w Dyktatorze. Oczywiście najważniejsi są Francuzi. Kapitan Renault to funkcjonariusz reżimu Vichy, cynik i łowca kobiet na jedną noc. Cwaniak, który jawnie deklaruje, że jak Franc w Psach Pasikowskiego, skłonny jest służyć Francji do końca, no swojego lub jej. Jest oczywiście i prostytutka, no bo jakżeby można pokazać Francuzów bez prostytutek, soli tej ziemi. I oto prostytutka w decydującym momencie śpiewa Niemcom w twarz Marsyliankę, a kapitan Renault przechodzi na stronę aliantów. Jest takie powiedzenie teatralne, że jak na ścianie wisi strzelba, to po to, aby w pewnym momencie wypaliła. Jak rozumieć gesty Francuzów? Ano tak, że alianci, aby wyzwolić zachodnią Europę, z Francją włącznie, powinni nie napotykać przynajmniej sprzeciwu Francuzów. A w 1942 roku, trzeba to jasno powiedzieć, Francuzi w przytłaczającej większości służyli Niemcom. Po tym, jak przegrali kampanię majowo-czerwcową, nie tylko pogodzili się z przegraną, ale i pokochali Niemców jako swoich panów. Wyłapywali dla nich Żydów i odsyłali na śmierć. Produkowali na potrzeby frontowe i prostytuowali się pod każdym względem. Dziś skrzętnie historiografia to skrywa, ale gdy alianci lądowali właśnie w Afryce w ramach tzw. operacji Torch, listopad 1942, to musieli stoczyć najpierw krwawe boje przeciw Francuzom, a potem dopiero walczyli z Niemcami. I można było podejrzewać, że jak alianci lądują w Normandii, to Francuzi będą pomagać Niemcom, by ich wybić na plażach lub zepchnąć do wody. Nieprawdopodobne? A jednak prawdziwe. Ktoś powie, a de Gaulle, a iluż on miał przy sobie tak zwanych wolnych Francuzów? To było zupełnie inaczej niż w przypadku Polaków, którzy gremialnie przeciwstawili się w 1939 roku obu potworom totalitarnym, Niemcom i ZSRR. Francuzi, przegrawszy z Niemcami, pokochali ich syndromem sztokholmskim. Ich parlament przytłaczającą większością uznał nowy stan rzeczy. Francuzi uznali niemiecką władzę nad sobą i czekali na dalszy rozwój wypadków. Aha,
jeszcze skazali zaocznie de Gaulle'a na 4 lata więzienia i grzywnę za wygłoszenie 18 czerwca 1940 roku z Londynu, że on nie uznaje władzy Niemców. Może właśnie tak Pina obrazuje, czym Francuzi różnili się od Polaków w II wojnie światowej. I gdy wreszcie USA zdecydowały się na interwencję zbrojną w Afryce i Europie, to trzeba było przygotować propagandowo swoje operacje wojskowe. Tak jak ostrzał artyleryjski lub bombardowanie zazwyczaj poprzedzają szturm, tak operacje propagandowe robi się jeszcze przed ostrzałami. I ostatnie słowa filmu pomiędzy francuskim kapitanem, prostytutką, a amerykańskim twardzielem brzmią jakże znamiennie. Myślę, że to początek pięknej przyjaźni. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, owa piękna przyjaźń nie spełniła się do końca, bo kapryśna Francja uświadomiła sobie, że nie może wybaczyć Ameryce tego, że podała rękę pohańbionej. Francja to perwersyjne, ale wytłumaczalne przez psychologów na przykładach pojedynczych osób. Francja prędzej podziwiać i polubić może swych gwałcicieli Niemców, niż świadków ich upadku. Właśnie obecnie jesteśmy świadkami tego zjawiska, patrząc na politykę zagraniczną Francji. Piotr Boroń.